Halo, dzień dobry, Andrzej Pastuszak, vloger SC, jak w każdy piątek witam w naszym bokserskim magazynie. Dzisiaj oczywiście o minionym weekendzie, o walce Adama Kownackiego, ale też o tym, co będzie w nadchodzącą sobotę. Przede wszystkim Big Baby Anderson, wielka nadzieja walki ciężkiej. Będę mówił też o innym pojedynku w wadze ciężkiej, także jak zawsze o paru innych bokserskich wydarzeniach. Niestety na początek muszę skomentować pojedynek Adama Kownackiego. Nie jestem bardzo zaskoczony tym, co się stało w tym pojedynku. Niestety spodziewałem się, że może być trudniej niż większość zakładała, dlatego że Cusumano, pomimo tego, że jest pięściarzem bardzo przewidywalnym, bardzo schematycznym, to jednak na tym etapie kariery Adama Kownackiego wiemy, że refleks Adama szwankuje, że nie potrafi walczyć tak intensywnie, bo zawsze jego największą obroną był atak, kiedy on nie może atakować falowo. Nie może zepchnąć swojego przeciwnika do obrony, wtedy sam broni się niestety rozpaczliwie i to było widać z Cusumano, chociaż ja bardzo bym chciał pochwalić Adama za ten pojedynek, za wielkie serce, za to, że ta głowa chciała bardziej niż już resztę organizmu możliwości są w stanie dać. Naprawdę moim zdaniem dał z siebie Adam Kownacki w tym pojedynku 120%, dlatego chwała mu za to. Nie krytykowałbym go absolutnie. Oczywiście nadzieje były takie, że będzie to wojna, bo style Cusumano i Adama zwiastowały wojnę, ale że jednak Adam Kownacki być może ten jeden ostatni raz przeważy w takiej wojnie. Niestety już nie było go na to stać. Już w pierwszym pojedynku z Robertem Heleniusem widzieliśmy, że jednak taki typ pięściarza jak Slager, czyli mocno potrafiący bić przeciwnik, Adamowi może nie odpowiadać. W tym pierwszym pojedynku zupełnie zdominował Heleniusa, jednak nie potrafił go zranić, nie potrafił go wykończyć, ale zdecydowanie wygrywał. Tymczasem jeden odczepny cios Heleniusa praktycznie zmienił trajektorię kariery Adama Kownackiego i te później porażki posypały się jedna za drugą. Z Demirezenem już było widać, że nie jest w stanie tak mocno, tak aktywnie boksować Adam Kownacki, bo pewnie by sobie z nim poradził. Ten normalny Adam Kownacki z tym znakomitym silnikiem, kombinacjami, prący naprzód. Demirezen nie bije tak mocno, więc ten przeciwnik w jakimś sensie by mu odpowiadał. Natomiast tutaj Joe Cusumano, tak jak mówiłem, twardy chłop, bardziej świeży niż Adam, mocniej bijący, pewnie jeszcze na tym etapie kariery z lepszą odpornością. A u Adama wiadomo, zabrakło dynamiki, bo tam była szansa skończyć Cusumano. Na pewno jest to zawodnik o dość słabej obronie. Nie ma się co oszukiwać. Adam mógłby, ten dawny Adam Kownacki, wejść jak w masło w niego i skończyć go. Tymczasem Adam na tym etapie kariery jednak nie był w stanie już w pierwszej rundzie, otrzymał mocne ciosy. Mówiłem, że ta prawa ręka Cusumano będzie wracała, czy overhandy, czy ciosy sierpowe. Praktycznie na tej prawej ręce bazował Cusumano. Momentami Adam naprawdę starał się, walczył dobrze, zmieniał kąty swoich ataków, uderzał na górę, uderzał precyzyjnie na dół, ale nie były to ciosy na tyle mocne, żeby Cusumano, no Cusumano był zraniony w tym pojedynku, ale jednak nie na tyle, żeby Adam mógł go wykończyć. Przechylić ten pojedynek na swoją stronę. Mówiłem, że żeby wygrać w tej walce, żeby uniknąć wojny, trzeba to zrobić, bo na którymś etapie tej walki te ciosy Cusumano trafią, prawdopodobnie zranią Adama Kownackiego, którego odporność pewnie na ciosy już nie jest taka sama jak była, który, tak jak mówiłem, nie potrafi walczyć tak aktywnie. Olbrzymie serducho przez Adama pokazane w tym pojedynku. Tak jak wspominałem, moim zdaniem dał z siebie 120%. Ja muszę go za ten pojedynek pochwalić. Kolejna niezapomniana wojna. Oczywiście to już nie jest taki poziom, jak był, ale tu nic nie stało się przypadkowo. Te cztery kolejne porażki można było jakoś to spowolnić. Można byłoby go zestawić z zawodnikiem słabiej bijącym. Ten koniec kariery czy schyłek trochę opóźnić.
Najbardziej Adam lubi zawodników typu bokser, jak Artur Szpilka, jak Gerald Washington, jak Charles Martin. To były te jego największe nazwiska na jego rozkładzie, choć teraz oczywiście trudno powiedzieć, czy poradziłby sobie w takiej dyspozycji z tymi zawodnikami. Pewnie wyglądałoby to trochę inaczej, natomiast ten typ pięściarza zawsze najbardziej mu odpowiadał. Jak się okazało, slagerzy jak Helenius czy ten nieszczęsny Kusumano nie za bardzo, chociaż zdajemy sobie sprawę, że kilka lat temu spokojnie z tym Kusumano by sobie Adam Kownacki poradził, jednak pięściarz jest to zbyt przewidywalny, schematyczny, żeby na jakikolwiek wysoki poziom się wznieść. Ale tutaj akurat trafił na takiego, a nie innego Adama Kownackiego. To mu odpowiadało, wymiany ciosów. On okazał się tym świeższym, silniejszym, młodszym pięściarzem, który wyszedł z tego zwycięsko. Tego się obawiałem. Wielu z Was też obawia się o kontynuowanie kariery przez Adama, że szkoda jego zdrowia. No cóż, to decyzja należy do niego, do rodziny, do sztabu. Te propozycje na pewno będą się pojawiać, chociażby ze strony Diego Herna, który na DAZN nie bardzo ma z kim pracować, nie ma tych wielu fighterów zza oceanu, którymi mógłby zasilić undercard. Na tych undercardach czasem dzieje się bardzo słabo. Mocno ostatnio krytykował Herna Oscar de la Hoya, ale rzeczywiście coś w tym jest, że znacznie trudniej na rynku amerykańskim osiągnąć sukces, znacznie większa konkurencja, znacznie trudniejszy rynek. Kiedyś, kiedy Eddie Hearn wchodził na rynek amerykański, mówiłem, że tu nie wystarczy puścić Sweet Caroline, tu będą schody, tu przekonamy się tak naprawdę, jak dobrym promotorem jest Eddie Hearn. Moim zdaniem jest bardzo dobrym, ale rynek amerykański to jest zupełnie inna sprawa. Na tym undercardzie Berlangi, gdzie walczył Kownacki, ta walka Adama Kownackiego wyróżniała się jakością, bo jeśli oglądaliście pojedynek Matiego z Lingerem, no to walka była na poziomie żenującym. Linger właściwie wbiegał bez żadnego przygotowania ataków swojego przeciwnika, który tam go kontrował. Oglądało się dla tych, którzy lubią dobry boks, oglądało się to bardzo kiepsko w porównaniu z tym. Nawet Wojenka nie na najwyższym poziomie Adama Kownackiego. To było to value for money. Zawsze Adam Kownacki będzie ceniony, zawsze pewnie jeszcze będzie nieraz kuszony, zapraszany, bo on daje z siebie wszystko, bo gwarantuje w ringu dobre widowisko. To też było dobre widowisko z tym Kusumano. To nie był ten sam Adam Kownacki, ale serce włożone przez niego w tę wojnę sprawiło, że oglądało się to dobrze. Ja oczywiście chciałbym, żeby Adam Kownacki zreflektował się, pomyślał jednak o tym zakończeniu kariery, bo widać było, że dramatyczne wrażenie robiły te ciosy Kusumano, że Adam Kownacki był bardzo, bardzo zraniony już w pierwszej rundzie, później potrafił przezwyciężyć ten kryzys, ale nie wiem, czy gra jest warta świeczki. On już pewnie wielkich pieniędzy otrzymywał nie będzie, natomiast propozycje będą padały. Adam Kownacki charakterologicznie, on nie nadaje się na journeymana, to jest facet, który zawsze będzie dawał siebie 100%, wstawał, parł naprzód, także myślę, że kariera journeymana nie dla niego, powinien pomyśleć o czym innym, ale cóż jemu mogę radzić, Adamowi Kownackiemu. Mogę tylko podziękować za te wszystkie wojny, które staczył w ringu, za wspaniałą karierę i też za tę wojnę z Kusumano, bo widowisko było, jeśli chodzi o bitkę, było naprawdę przednie. Przez kilka rund to był ten dawny Adam Kownacki, ale za mało. To było tylko kilka rund, kiedy boksował w swoim stylu, kiedy rzeczywiście troszkę sobie wziął do serca pewnie te słowa Sugara Hilla, a potem to już poszło, po tym jak został zraniony, potem włączył się autopilot, potem poszły już te reakcje. Poszły te reakcje bezpośrednie, walczył już instynktownie, już się straszliwie otwierał, przyjmował te bardzo mocne ciosy Kusumano.
No ale tak jak mówię, czapki z głów przed Adamem Kownackim dał wiele świetnych walk. Co jeszcze fajnego było na weekendzie? Mi bardzo podobał się pojedynek Juliana Williamsa z Adamesem, pomimo tego, że mój ulubiony zawodnik przegrał, co zresztą było do przewidzenia, ale Carlos Adames jawi nam się jako naprawdę fajny gracz w tej wadze średniej. Kontrowersyjne zakończenie, za szybko sędzia pewnie to przerwał, ale to jest z drugiej strony nie dziwię mu się. Julian J. Rock Williams rozpaczliwie, panicznie reaguje po zranieniu, kiedy przyjmie ciosy. Ten jego body language jest bardzo, bardzo zły. Właściwie panikuje, nie wie jak się bronić. To był fantastyczny zawodnik, fenomenalny. Pewnie wszyscy pamiętacie walki chociażby z Jaredem Herdem, kiedy dał koncert boksu. Ma świetnego trenera, Bradmana Edwardsa, prezentuje starą szkołę z Filadelfii, boks we wszystkich dystansach, fantastyczne wyszkolenie. Do tego Julian był bardzo utalentowany motorycznie. To troszeczkę siadło, kiedy przeszedł do tej wagi średniej. Widać, że już nie ma refleksu takiego, że jest znacznie wolniejszy, ale umiejętności, to co pokazał w ciągu tych 8-9 rund z Adamesem, było znakomite. Tyle tylko, że jak mówię, jest miękki, ta jego szczęka do najtwardszych nie należy, a co gorsza, właśnie w tych kryzysowych momentach nie wie, jak się zachować, panikuje, wygląda to bardzo źle. Kilka razy był mocno podłączony w tym pojedynku z Adamesem, który spisał się kapitalnie. J-Rock Williams w tej swojej koronnej walce z Jaredem Herdem fantastycznie boksował inside, czyli w zwarciu. Jest specjalistą od takiego boksu, natomiast Adames wyleczył go z tego brutalnymi ciosami na dół, czy z bliska, czy z dłuższego dystansu. Bardzo mocne tempo walki. Te dwie kariery Adamesa i Juliana Williamsa w zupełnie innych kierunkach poszły. Ten super utalentowany Julian Williams jest już blisko pewnie końca swojej drogi. Na pewno jest już mocno past, natomiast Carlos Adames, który kilka lat temu uchodził za przeciętniaka, który był bardzo nudny w tych swoich walkach, słabo się go oglądało, naprawdę zrobił olbrzymi postęp. Teraz świetnie zmienia kąty ataku. Te jego ciosy, bite z ciekawych płaszczyzn, czasem przypominają mi te cięte uderzenia Marvina Haglera. Bardzo dobry silnik, duża intensywność walki, odwrotna pozycja. Potrafi ją zresztą zmieniać. Jest mańkutem wywierającym presję, bardzo mocną presję. Także wielu takich pięściarzy nie ma. Skorzystał już z tego, o czym jeszcze wspomnę, Bud Crawford, który dostrzegł tu pewne podobieństwa do Errola Spence'a. Widziałem fragmenty ich sparingów. Także zbroi się bardzo dobrze Bud Crawford na ten pojedynek ze Spence'em, a wracając do Adamesa, bardzo nam się ten pięściarz rozwinął, jest graczem w wadze średniej i ta kariera bardzo, bardzo, bardzo poszła do przodu. Widać, że to jest pracuś. Tak się zastanawiałem, bo kilka tygodni temu zadałem przez Piotrka Jagiełłę pytanie Fiodorowi Czerkaszynowi o sparingi w Stanach Zjednoczonych. Kto największe wrażenie na nim zrobił i wymienił, nie potrafił wymienić nazwiska, ale wymienił imię Carlos. Jestem właśnie ciekawy, czy czasem nie chodziło mu o Carlosa Adamesa, bo nie zdziwiłbym się, jeśli by tak było, bo rzeczywiście niezły cwaniak z tego Carlosa Adamesa. O tym wspominał, jak próbował go oszukać podczas sparingu Fiodor Czerkaszyn. To tyle, jeśli chodzi o miniony weekend. Teraz troszeczkę o tym, co się zbliża, tych wielkich walk w wadze ciężkiej, niestety jest na lekarstwo. Czekamy na potwierdzenie Usyka z Dubois, Fury Usyk, walka Wildera z Ruizem. To wszystko się rozmywa. Na niższym poziomie mamy pojedynki. Będzie pojedynek Big Baby Andersona już w sobotę. Niestety nie z Janem Kosobuckim, a z Charlesem Martinem. No na pewno nie jest to zmiana dobra dla fanów. Na pewno jest to zmiana dobra dla Big Baby Andersona, bo Kosobucki byłby niebezpiecznym pięściarzem. Faworyzowałem tutaj Andersona. Nie wycofuję się z tego. Natomiast byłby to pojedynek, w którym Big Baby pewnie musiałby
z jakiejś podróży wrócić. Pewnie jakieś mocne ciosy z tych nieortodoksyjnych kątów wypadły. Niestety tego nie zobaczymy. Były problemy wizowe. Będziemy mieli Charlesa Martina, były mistrz świata w wadze ciężkiej. To brzmi dumnie. Pewnie też będzie dobrze wyglądało na rekordzie Big Baby Andersona. Nie przewiduję tu, żeby wytrwał połowę dystansu Charles Martin. Atuty Big Baby Andersona znamy. Świetna praca nóg, szybkość, znakomite kombinacje, dobra obrona. Nie sądzę, żeby na nogach potrafił go długo utrzymać Charles Martin. Charles Martin, który przysnął w pojedynku z leciwym Luisem Ortizem, to zupełnie nie będzie miał czego szukać z Big Baby Andersonem. Ten jego prawy prosty będzie kontrowany, jeśli będzie próbował nim stopować Big Baby. No właściwie nie wyobrażam sobie wyrównanej tutaj walki. Myślę, że jeśli Big Baby Anderson zechce, zrobi to dość szybko, chyba że zobaczymy takiego Charlesa Martina, jakiego widzieliśmy kilka lat, a przynajmniej takiego, jakiego zapowiadał sam Charles Martin po tej porażce z Antonym Joshuą, kiedy mówił, że jest już gotowy walczyć z kilkoma przeciwnikami w ringu, że jest jak bohater tożsamości Borna zmieszany z Matrixem, z Bruce'em Lee. Taki Charles Martin, pewnie jeszcze przydałoby się dodać do tego Johna Wicka, mógłby stawić czoła Big Baby Andersonowi, a mówiąc poważnie, no na tym w tej chwili Charles Martin nie wydaje mi się, że będzie wyzwaniem dla Big Baby Andersona. Jeśli wkręci się tam Big Baby w półdystans ze swoimi ciosami sierpowymi, ze swoimi dołami, to myślę, że tę robotę może zakończyć szybko. Natomiast co ciekawe, pojawił się krótki film dokumentalny na YouTube, kiedy to Roy Jones odwiedził Big Baby Andersona, dawał mu pewne porady. Wynikła z tego bardzo ciekawa rozmowa, która sporo nam powiedziała o Big Baby Andersonie. Wygląda na chłopaka bardzo pewnego siebie, nieprzemakalnego mentalnie. Tymczasem jednak w tej rozmowie z Royem Jonesem okazało się, że on tej presji powoli zaczyna nie trzymać. Myślę, że te oczekiwania w stosunku do młodego pięściarza są na razie za duże. Robienie z niego wielkiej nadziei wagi ciężkiej, wielkiego mistrza jest jeszcze przedwczesne. Trzeba go będzie jeszcze sprawdzić. Myślę o tym, czy nie byłoby dobrze po tym ewentualnym zwycięstwie z Charlesem Martinem jednak, żeby skrzyżował rękawice z jakimś odpornym weteranem, jak Carlos Takam czy Zora, może Chris Areola, który dałby sporo rund Big Baby, być może on tego bardzo potrzebuje. Tak mi się wydaje, że walka z Charlesem Martinem też może nie potrwać długo, jednak ten Kosobucki mógłby być niebezpiecznym rywalem dla Big Baby, który z rozbrajającą szczerością pytał Roya Jonesa Juniora o te pozaringowe pokusy, o tym, jak on potrafił być skoncentrowany, sfokusowany na karierze, gdy tymczasem Big Baby Anderson twierdzi, że on ma dopiero 23 lata, że już ta troszeczkę presja mu doskwiera, że nie do końca jest z tym szczęśliwy. Także ciekawie byłoby obejrzeć ten materiał, bo nie do końca zdawałem sobie sprawę, że aż tak mocno ta presja oczekiwań uwiera Big Baby Andersona. Wydawało mi się, że czuje się ten chłopak z tym jak ryba w wodzie. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że powinien w bardzo efektownym stylu poradzić sobie z Charlesem Martinem. Jeszcze jedna ciekawa walka w wadze ciężkiej, Mahmudow versus Akpedziori. Wielki, wielki pięściarz z Afryki kontra ten lew potrząsający grzywą. Tutaj też powinien być fan, czyli bardzo duża rozrywka. Obaj pięściarze mają bardzo wysoki procent nokautów, z tym, że myślę, że to jest bardziej naturalne u Mahmudowa. Widać, że on bije naprawdę potężnie, natomiast Akpedziori to raczej jest dobór rywali. Nawet słynny Santander Silgado pojawił się na jego rekordzie. On jako jedyny z przeciwników Akpedzioriego reagował bardzo elektrycznie, nawet na ślamazarny lewy prosty. Wił się po nim w konwulsjach Santander Silgado. Znamy go z walki z Krzysiem Głowackim. Wiemy, że jest to dobry pięściarz na uzupełnienie rekordu, na poprawienie tego właśnie procentu zwycięstw przed czasem. Tak oglądając materiał z Akpedziorym, nie do końca dowierzam w tą jego potęgę ciosu.
tak jak mówię, bardziej naturalnym punczerem jest na pewno Mahmudow, z tym, że przy tych lukach w defensywie Mahmudowa to prawie w każdym pojedynku z mocno bijącym wieściarzem też może dużo się wydarzyć. Obie ręce opuszczone. Widzieliśmy z Carlosem Takamem, że tam wjeżdżały obszerne, bezpośrednie lewe sierpy. Z drugiej strony overhandy. Właściwie wszystko wchodzi jak w masło, gdy Mahmudow jeszcze cofa się zawsze w linii prostej z tą odsłoniętą szczęką. To jest rzeczywiście recepta na nieszczęście. Z dobrym, mocno bijącym pięściarzem, no polegnie Mahmudow, nie ma co się oszukiwać. Ten w podeszłym wieku Carlos Takam sprawił mu olbrzymie problemy. Ma czym uderzyć, ma potężny cios Mahmudow, ale jak na tak dobrego, tak wyszkolonego amatora, woła o pomstę do nieba jego przygotowanie ataku. Przecież z tym Carlosem Takamem wystarczyło krótkie, lewe, proste, wystarczyło prawym uderzyć kilka razy na górę, a potem zrobić zwód i uderzyć pod bródkowym. Na pewno Takam by to kupił, który nawet nie patrzył, który w ciemno robił te uniki, uniki pochylał się tymczasem z góry na dół, próbował bić uparcie Mahmudow. Za mało tych podbródkowych, wystarczyło zobaczyć, jak to zrobił Lee Wood, jak oszukał wspaniale Mauricio Lara, wpuszczając go na taki idealnie mierzony prawy podbródkowy. Wystarczyło to zrobić Mahmudowowi raz, drugi i myślę, że mógłby spokojnie znokautować Carlosa Takama. Tymczasem w tym pojedynku były ogromne, ogromne męczarnie Mahmudowa. Tutaj w tej walce nie powinno tego być. Jeśli chodzi o pracę nóg, no to jednym z niewielu pewnie jest pięściarzy, przy którym Akpedziori, przy którym Mahmudow powinien wyglądać jak baletnica. Wbrew pozorom Mahmudow potrafi się ruszać po ringu. On problemy defensywne, wydaje mi się, ma gdzie indziej. Powinien to wygrać przed czasem Mahmudow, chociaż tak jak mówię, ta jego obrona woła pomstę do nieba, ale to będzie wielka rozrywka zobaczyć ten pojedynek. Wielka rozrywka to też będzie zobaczyć pojedynek rewanżowy Gileja Zhanga z Joe Joyce'em. Przed pierwszą walką kibice takie to mają w swoim zwyczaju, praktycznie skreślali Zhanga, przed drugą praktycznie skreślają Joyce'a, moim zdaniem niesłusznie. Wciąż ma potencjał, żeby wygrać pojedynek, chociaż będzie o to bardzo trudno. Pierwsza rzecz podstawowa, pierwszy podstawowy rażący błąd, jaki robił w tym pierwszym pojedynku z Zhangiem, to cały czas ruszał się w stronę tej potężnie bijącej lewej ręki Chińczyka. Powinien ruszać się w przeciwnym kierunku. Oczywiście można też ruszać się w stronę tej mocniejszej ręki, ale trzeba to robić poza dystansem. Tymczasem Joe Joyce boksował tak, jakby nigdy wcześniej nie walczył z Mańkutem. Po drugie, boksował tak, jakby uwierzył, że on jest niezniszczalny. W tym rewanżu będzie już wiedział, że tak nie jest. Będzie wiedział, że trzeba tę walkę za wszelką cenę przeciągnąć. Fantastycznie przygotowany był Zhang, ale jednak już pod koniec pierwszej rundy te problemy kondycyjne były. Musi za wszelką cenę przeciągnąć ten pojedynek Joyce, nawet spowalniając tempo, nawet siłując się przez pierwsze rundy w walce inside z Zhangiem. To nie jest komfortowa sytuacja, żeby mniejszy zawodnik przepychał dużego, ale tutaj tak trzeba będzie walczyć. Trzeba będzie zadawać te krótkie ciosy, trzeba będzie bić dużo na korpus. W pierwszej walce to nic nie dało Joyce'owi, wracało straszliwie od Zhanga, ale jednak jeśli już musi obrywać, to mimo wszystko lepiej, żeby obrywał w pół dystansie, a nie te lewe krosy Zhanga, czy te kontrujące dłuższe prawe sierpy. Lepiej, żeby przyjmował już z bliska te krótsze podbródki i ciosy sierpowe. Myślę, że to będzie mniej niebezpieczne dla Joe Joyce'a. Tam sam będzie mógł lokować swoje ciosy. Musi nauczyć się, jak ukrywać się, jak uderzać właśnie w zwarciu, jak blokować swojego przeciwnika, bo tak atakować frontalnie, jak robił to w pierwszym pojedynku, nie może, bo skończy to się katastrofą.
nie może dopuścić oczywiście, żeby aż tak go poturbował, jak w pierwszej walce Zhilei Zhang. Za duże były straty po stronie Joyce'a w tej piątej, szóstej rundzie. On właściwie już tam był rozklepany. Musi zawalczyć mądrzej. Myślę, że będzie to bardzo trudny pojedynek dla Joyce'a ponownie, ale jednak stać go na to, żeby nie boksować tak głupio jak za pierwszym razem, a w drugiej połowie pojedynku powietrze będzie uchodziło z Zhanga w wieku niemal 40 lat. On też swojej kiepskiej kondycji znacząco nie poprawił. Pierwszy pojedynek ułożył się dla niego fantastycznie, zaboksował znakomicie, ale też swoją głupotą bardzo pomógł mu Joe Joyce, który walczył zupełnie bezrefleksyjnie, zupełnie bez taktyki. Chyba uwierzył, że jest terminatorem, który jest w stanie przyjmować wszystko. Takich pięściarzy nie było i takich nie ma, chociaż faworytem pewnie tego rewanżowego pojedynku będzie Zhang, ale Joyce jak najbardziej może to ugrać. Jeszcze chwileczkę o tym, co pod koniec lipca. Fenomenalna walka Errola Spence'a z Terence'em Crawfordem. Oczywiście chcieliśmy, żeby odbyło się to wcześniej. Oczywiście trochę ponarzekaliśmy, że minęło dużo czasu, że ten pojedynek trochę się przejadł, ale jak zaczniemy analizować umiejętności obu pięściarzy, to znowu zacznie ta walka rosnąć. Zwłaszcza, że tak jak wspominałem już, Crawford widziałem, że zbroi się, sparuje z Adamesem. To jest dobre przygotowanie na Spence'a. Errol Spence już jest w formie. On miał dużą nadwagę. Tymczasem na niecały miesiąc przed pojedynkiem wygląda kapitalnie. Także obaj pięściarze będą w znakomitej dyspozycji. Myślę, że przez ten czas, który nas czeka do pojedynku, to się wszystko bardzo pięknie nam nakręci. Będziemy o tym mówić, będziemy mówić o tych walkach w RSC. Tak jak zawsze, proszę o łapki w górę, o komentarze, o to, żebyście nas wspierali, propagowali nasz program. I tak jak zawsze, widzimy się w kolejny piątek. Dzięki, cześć, do zobaczenia.